Siemano, cześć, czołem, witajcie, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, kolejna część Faster Than Light. I tak jak już mówiłem, Kestrelem już lecieliśmy i teraz bierzemy nas następny statek i jest to Taurus, dokładnie The Taurus. I znowu naszym pilotem będzie Rash, strzelcem będzie, tym może razem, niech będzie kto inny, czyli może Daddy. A od osłon będzie Mimek, znowu. Mimek będzie od osłon, tak. Więc bierzemy sobie ten stateczek, The Taurus, Enable i bierzemy start. No i jest to statek, który, więc tak, Rash jest na tym, Daddy będzie na działach, a Mimek na tarczach. Dobra, więc tak. Zaczniemy tego samego, czyli zapisujemy. Jak widzicie, ten statek ma tylko Ion Blasta i Combat Drone, czyli nie mamy praktycznie rakiet, a dzięki temu możemy w miarę skutecznie operować na różnego typu bonusach takich. O, możemy tutaj sobie kupić kolejnego. No w sumie, zaatakujmy ich i dzięki temu, że ich zaatakujemy, Autofire, dzięki temu, że ich zaatakujemy, może uda nam się zyskać jakieś dodatkowe tutaj właśnie punkty, które pozwoliłyby nam może właśnie na jakiś upgrade i może... Uuu, i tu niedobrze, okej. No i tak jak mówiłem, dostaliśmy właśnie żołdaka. Niedobrze, padło nam osłony, ale to nie jest problem. Tak jak widzicie, nasi ludzie leczą się cały czas, będąc na statku, a to dlatego, że mamy Engie Medbota, który pozwala nam właśnie na to, żebyśmy mogli, zaraz wam pokażę dokładnie, nanoboty leczą poza medbayem. No, czyli w tym wypadku jest to bardzo, bardzo, bardzo duży bonus dla nas i myślę, że będę inwestował też niemałe pieniądze w to, żeby właśnie rozwinąć sobie trochę nasz medbay w najbliższym czasie. Okej, oni mają dronkę, my mamy dronkę, tylko że my naszym Ionem będziemy ściągali im dodatkowo raz tarczę. Mam nadzieję, że się zdąży załadować i bardzo ładnie w tym momencie dostali właśnie w Ion Blasta. I wyłączyli nam nasz tlen i dodatkowo padły nam osłony. A co za tym idzie, może być niestety trochę problemu z tym. Nas teraz tnie ten laser jak chce tutaj. Mam nadzieję, że szybko w miarę się go pozbędziemy. Dobra. Niech wszyscy wrócą na swoje pozycje. No i zostaliśmy trochę pocięci niestety, ale nie jest to jakaś straszna tutaj strata. Miejmy nadzieję tylko teraz, że nas... No właśnie, ten Ion Pulse nie walnie w coś ważnego. No i niestety walnął nas po systemie sterowania i tarczach, które mam nadzieję, że teraz się... Okej, tarcze działają. Spróbujmy może... Okej, poszarogęcimy się trochę w tamtej części galaktyki. No i teraz mamy kolejnych wrogów. Myślę, że będzie znowu jakaś... Może ktoś będzie chciał pohandlować. I tu niestety już musimy w jak najszybszym czasie niestety, jeżeli się tylko da, zdjąć właśnie bronię im. Ponieważ może nas tutaj przysporzyć o dosyć duży problem. Okej, jedna broń wyłączona. Miejmy nadzieję, że teraz trafimy tarczę. Tarcza dostała. No i jak widzicie, to jest o tyle niestety niebezpieczny system, że my nie mamy, jakby to powiedzieć, pełnej kontroli, a raczej w ogóle nie mamy kontroli nad tym, w co atakuje nasza dronka. Co za tym idzie, możemy niestety czasami się na tym trochę przejechać. Nie będziemy tutaj raczej mogli zbytnio celować w konkretne subsystemy, ale będziemy mogli bardzo, bardzo skutecznie po pewnym czasie już niszczyć naszych przeciwników. Nie zważając po prostu na to, że będą na przykład mieli, o tam, nie wiem, tyle czy tyle punktów. Okej, interweniujemy w obronę outposta. Niestety tutaj... No, wyłączyła dronkę. No i bardzo ładnie. I w tym momencie już teraz ten bot nam nic nie zrobi. My będziemy cały czas rypać w jego tarczę. No i widzicie, dronka bardzo ładnie tutaj sobie daje radę. Martwi mnie tylko to, że nie mamy jeszcze wystarczającej dużej ilości drone partsów. No i dostaliśmy trochę więcej scrapa znowu.
skoku. Tu będą potrzebne jeszcze 2-3 skoki, żeby się tam dostać. No ale okej, spróbujmy. Miejmy nadzieję, że uda. Rebel Ship, tak. Chcemy od nich ich dobra. Niestety to jest taki problem, że teraz... Okej. Ouu, dalej charge'uje. Niestety, miejmy nadzieję, że drona teraz unieszkodliwi to tak, jak powinna. Dobra, wystawmy się trochę na ostrzał, żeby tylko może powstrzymać tutaj. Okej, delay. Silniki rozwalone i teraz musimy w jak najkrótszym czasie zbić właśnie rakietę. Okej, i on dostał. Znowu dostał drone part. I niedobrze, niedobrze. Szybki jeden strzał, proszę cię, dronko. No i niestety jeszcze jedną rakietę zdążyli wypuścić. Ale na szczęście było to pudło. No nie mieli za dużo niestety rzeczy nam do zaoferowania, do oddania. Ale zawsze to było coś. Dobra, tak więc znowu tutaj wywracacie na pozycję. Do tego distressu podlecimy, zobaczymy co tam będzie. I gigant spidery. Nie, gigant spiderami nie walczymy, bo najczęściej kończy się to po prostu śmiercią jednego z naszych kamratów. Na to nie mogę sobie pozwolić w tym momencie. W ogóle w żadnym momencie sobie nie mogę na to pozwolić. Antipersonal drone dostaliśmy. Sklep. Tylko niestety jak tutaj przeskoczymy, to już byśmy się wpakowali w taki problem, że no... Raczej byśmy po prostu nie wyszli już stamtąd żywi. Bo byśmy musieli walczyć z rebeliantami. To mogłoby być bardzo bolesne. Dobra, przejdźmy tu górą. Najchętniej tą antipersonal drone sobie ją tutaj zdeekwipował, żeby przez przypadek jej tam nie nadusić. No okej, spróbujmy, zobaczmy co nam tutaj. Zoltan Research Facility. Dobra. Teraz tak, tu. I my ich po prostu tutaj wywietrzymy. No, jak mi przykro, niestety się udusicie. Już ja się o to zatroszczę. Żebyście wy się tam udusili. No, jak się nie uda, to... To pech. I tak na pewno umrą, dobra. Zamknijmy teraz. Okej. System Repair Drone. Bardzo dobrze. No i jak widzicie, nasz człowiek tutaj sobie bardzo dobrze daje radę. No, może jednak... Nie pokładajmy za dużych nadziei. Okej, udało mu się odbić tutaj. System Repair Drone. Znowu odstawmy. Upgrade. Nic na razie jeszcze nie róbmy. I może naszego człowieka wyślijmy do Medbaya. Tam się podleczy szybciej. No, jak widzicie, tutaj to HP skacze wiele szybciej. To bardzo przydatne jest. Dobra, tu już możesz wracać, tam się podleczysz poza medbayem. Miejmy nadzieję, że znajdziemy jakiś sklep. O nie, kolejna burza ajonowa. I tu mamy chyba... Ale okej, dobra, nie mam się co przejmować, bo oni mają dwa lasery. Dzięki czemu... Praktycznie, jeżeli nam nie zdejmie osłon, to jesteśmy nieśmiertelni i powiedziałem to oczywiście w jak najlepszym momencie. Ze względu na to, że właśnie... Ej, pocieli nas tutaj ostro. I niestety bardzo mocno nas tutaj pocieli w tym teraz i musimy niestety się jakoś z tym ogarnąć. Dronko, działaj. Dronko, rób co do ciebie należy. Krap, niedobrze. Jest bardzo niedobrze na chwilę obecną. O nie, nie uciekniesz mi, nie po tym co mi tutaj już teraz zrobiłeś. Teraz Ion Blast nam wysiadł. Dobra, rozwaliliśmy go. Niestety napsuł nam krwi i to całkiem sporo. Niech nasi ludzie wrócą na pozycję. Podleczymy naszego pilota i zabieramy się stąd, bo raczej nic dobrego nas tu nie spotka i niestety jest mały problem, bo nie mamy na... Powitajmy ich. I niestety nic nam to nie dało, tylko tyle, że mamy problem z nimi.
Najgorsze jest to, że nie mamy teraz tarczy, a oni mają laser, który zaraz się naładuje. I zdążymy postawić naszą tarczę? Udało się, dobra. Więc jak udało nam się postawić naszą tarczę... Au, niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Daj radę tutaj ogarnąć ten pożar, kolego. Dobra. Udało mu się. I pięknie. Kontakt z statkiem, który mu pomogliśmy. No i znowu mamy bardzo dużo hajsu, ale nie mamy jak go spożytkować. Czyli może być to... Zoltanie. Okej. Okay. Wjazd... Aha. Dobra, ogólnie rzecz biorąc mamy teraz taką... Dobra, kogo możemy tutaj przydzielić do walki? Możemy przydzielić te dwie osoby. Nie, na pewno nie te dwie. Tą możemy przydzielić osobę, tak. Okej. Okay. Kontrolę nad drzwiami na pewno nam będzie chciał zdjąć teraz. I myślę, że... Dobra, tu sobie poradziliśmy. Okej. Okay. Teraz musimy tutaj się obronić. Na tym przyczółku. No i w tym momencie już... Czy jesteśmy ugrani? Przynajmniej taką mam nadzieję. Aj! Że jakimś cudem rozwalili nam naszego. Przyznam, że nie wiem. Nie wiem, przecież było wszystko ładnie tam. Goddammit. Kogo straciliśmy? Porte mać. Osłony. Osłony. Czemu akurat osłony? For fuck's sake. Dobra. No okej, okay, dobra, był tutaj błąd niestety taktyczny. Trochę za późno się tam zreflektowałem. No ale najważniejsze będzie to, że teraz jeżeli już przeżyjemy to... Jest sklep, w końcu. Dobra, jesteśmy w sklepie, czyli może... Wulkano, fajnie. Dobra, fix all. Kupmy tutaj. Okej, okay. Kupmy sobie na pewno jednego załoganta, Wulkana, jak to działa? Antibiobeam. Chain laser z cooldownem fajnym, to by mogło być dobre. Ale jednak, no nam się nie przyda zupełnie. Nam się nie przyda zupełnie, bo raczej nie będziemy rozwijali tak daleko. Chociaż ile to ma? Shot per charge. No to możemy go w sumie tylko zboostować. No i tyle z tego będzie. Weźmy już lepiej ten Boosterizer. Albo nie bierzmy nic. Oszczędźmy i zobaczymy po prostu co nam to... Co nam przyniesie przyszłość. Haha. Taki dowcip suchar normalnie. Zobaczmy, okej. Okay. Zróbmy to w ten sposób. A może jeszcze najmijmy w sumie te dwa mantisy. One się przydadzą jakby co. Na zaś. A jak nie na dzisiaj, to na jutro one się przydadzą. Na pewno nie zbiedniejemy przez to. Dobra, więc kolejny. Tak, tutaj przechodzimy tą samą metodą. I teraz jeżeli ktoś nawet nam się wedrze na statek, to będziemy mieli właśnie te dwa mantisy po to, żeby nam właśnie pomogły tutaj oskubać. I co jest tu niebezpieczne? Właśnie ten laser, który mógłby nam tutaj naprawdę dużo nabludzić. No, i w tym momencie Daddy wylevelował. Mamy wyższy poziom już napraw, znaczy napraw, szybkości przeładowania naszego Ion Blasta. No i jak widzicie, idzie całkiem zgrabnie. Okej, rozwaliliśmy kolejnego z naszych przeciwników. Jump. A przeskoczmy jeszcze tutaj. Póki mamy drone parsy, to też nie musimy się tak... Rebel Fighter, jak mi przykro. Przydałby się rozwinąć silnik chyba o jeden, żeby tutaj jeszcze dodać trochę energii. Niestety co jest... O! Jak widzieliście, Ion Blast dał radę tutaj właśnie wyeliminować przed chwilą nam tego charge'a, także bardzo ładnie. Może teraz wyeliminujmy tarczę i niech nasza dronka dalej podziała. Niestety, o, wyłącz to działo. Wyłącz je, wyłącz, kurde. A jeden strzał za późno, no.
Okej, oni ładują swojego FTL Charge, FTL System. Nie, spróbujemy go ustrzelić. Miałem przynajmniej nadzieję, że się uda. Dobra, jeden. Dwa. Aj, i uciekł nam. Niestety jeszcze nam rozpieprzył tren. Diabeł, pieron jeden. O, niestety nie wyszło tak jak miało, no ale cóż, co zrobić. No to był ryzykowny trochę ruch, no ale... Dobra, wróćcie do... na swoje stanowiska. No i podlecimy jeszcze do exitu w takim razie. Dobra, i zobaczmy co tu będzie. Nic nie będzie. Okej, okay, następny sektor. Co my tu mamy? Engi i Rock Control. Engi, spróbujmy. Ale okej, okay, ludzie, w tym miejscu też podziękuję wam za uwagę. Także czekajcie na następne odcinki. Do zobaczenia. Hej!